Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowy, i rozpoczynamy kolejną przygodę w Ghost of Tsushima. Jak doskonale wiecie, pokonaliśmy tutaj oddziały Mongołów, oddziały Orlicy, tutaj na całym polu bitewnym pod Kidafure. Oczywiście Funę i no niestety Tanzo, który okazał się, można powiedzieć, mordercą naszego ojca w poprzednich jakby potyczkach na wyspie Iki. No i niestety do końca ufać mu teraz raczej, znaczy ufać. Nie do końca będziemy dla niego tacy pobłażliwi, ale jako że nie ma kompletnie co się śpieszyć, poznawajmy tą mapę i zwiedzajmy ile tylko możemy. No, do, halo. To pozwiedzajmy sobie mapę i poodkrywajmy znaczniki zapytania, jakie gdzieś tutaj w okolicach mamy. Na to was oczywiście z chęcią zapraszam. No, ej, zapasie. Czemu się nie chcesz wziąć? No weźcie, zapasie. Wziąłeś się? No, co się zbugowało, no? No, dawaj. Dobra, palił cię. Co my tutaj mamy? Prowokacje. A czemu prowokacje? Mongołów tutaj mamy. Kto mi stawi czoło? To się z nimi skonfrontujmy, a czemu i by nie? Czy ty jesteś jakimś mongolskim generałem? Jak cię zetnę, to wszyscy się ucieszą? Zapraszam pana do tańca. Czy jesteś... Zwinnie poszło chyba, troszkę go, że tak powiem, ogłuszyliśmy w pierwszym ataku. A tutaj mamy co? Kotki? No to czemu nie? Powinno się tu przelewać krwi. Zagrajmy melodykę kotkom. Przelej kontrolę w górę i w dół. Let's go! No chodź Kiciusiu, chodź. No ale manewry! No, dawaj. Chodź, dostaniesz smaczka. Boże, jaka długa melodyjka. No i cacy, chodź do mnie. Ale nie gryź mnie. Moja matka tak robiła. Odciągała mnie od nauki i ćwiczeń, obiecując gruszki czy suszone melony. Później okłamywała ojca, mówiąc, że uczyliśmy się całe popołudnie. Mówiła mi, czasem życie jest ważniejsze. Bardzo mądra matka. Kiedy melodia ciśnie, to miejsce znowu zacznie przypominać sanktuarium. Witalizmant tropienia... Co? Moje co? Kolekcje, to będzie dziś chyba tutaj. Kapliczka Inari, latarnie, filary, aktywności. Sanktuarium kotów. Liczba sanktuariów kotów wymaganych do ulepszenia talizmanu tropienia Nekomy. Okej. Nie wiem co to znaczy, ale okej. Dobra, teraz wypadałoby udać się na szlak Kemono, bo tutaj mamy kolejny jakiś znacznik zapytania. Także odbijamy. O, co? Znowu Mongołowie? Oczywiście, że znowu Mongołowie. To... Zdychajcie. Co? To was nie zabiło? Proszę.
Dawaj ty. Niedobry psiaczku. Rondo małpy. Dobranoc. I to by było na tyle z kolejnego ataku Mongołów. Dobra, trzeba na pewno uwolnić ciebie, Dziobungu. Ratunku! No i już cię ratuję, już spokojnie, nie bez emocji, bez nerwów. Silvople, jesteś wolny, możesz uciekać. Wiele dni tkwiłem w tym cholerstwie. Dzięki, nieznajomy. Idź, dbaj o siebie. Run, Forest, run! No tak. Za dużo to nam nie dało. Ale przynajmniej tutaj zaraz dobiegniemy sobie oczywiście do naszego docelowego miejsca. Zwolnijmy troszkę, bo zaraz Jin dostanie zadyszki. Co my tutaj mamy? To co dalej? Potrzebujesz przydałaby pomocy? Przydałaby ci się pomoc. Co tutaj robisz? Mongołowie spalili mi dom. O. Mogę zbudować nowy, albo spać na trawie. Nikt ci nie pomaga? Nie masz rodziny? Nie mam już nikogo. Straciłem rodziców jakieś 15 lat temu. Zawsze radziłem sobie sam. Co jest za kunie? Muszę zaczynać od zera. A nie patrz tak na mnie. Każdy ma jakiś problem. Moim w tej chwili jest brak drewna. A masz. Ci tym pomogę. Na pewno? Nieważne, zgadzam się. Buduję dom. Proszę cię bardzo. Mongołowie i tego nie spalili. Może w tym także pomogę. Chętnie zobaczę owoce twojej ciężkiej pracy. O, nie buduję tutaj. Wciąż zbieram surowce. Czyli, że gdzie? Że gdzieś tutaj jesteś. Pomoc na dłoń. Dobra, to tam się udamy. Ale dziękuję. Zabiorę to na miejsce. Nie wierzę, że to robię. Dobra, pomogliśmy gościowi. Gościu. I udamy się do niego na chatkę oczywiście, ale to sobie zrobimy zaraz po odblokowaniu. Sprawdź plotki w obozie ocalałych o duchu Iki. Brzmi interesująco. Wolę jego od tuzina samurajów. Czy my mamy tutaj jakieś zapasiki, które warte byłyby uwagi? Bomby mamy. Kunaje, zapasy. Dobra, chyba nic więcej tutaj goście nie macie. Łatwopalny olej. Zabiorę wam wszystko co mogę. Ale nie miejcie mi tego za złe, to dla waszego dobra. Dobra, a teraz mi opowiedz o tym duchu. Duch nam pomoże. Ponoć zabił 1000 Mongołów z tym starym draniem Simurą przewieszonym przez ramię. Tak? Te historie nie są do końca prawdą. Oczywiście, że są. Na pewno słyszałeś coś dobrego o duchu. Ognistym oddechem rozpalił w kuźni Komatsu. Brzmi znajomo, to on. Jeśli chcesz mu pomóc, duch Iki chętnie przyjmie twoje dary. Zostawiamy ofiary w jego obozie. Na północny wschód od niegdysiejszej wioski Kidafure. Jeśli niesiesz strawę, to sake lubi filtrowaną, a pros obmyte. Z pewnością. Zainteresujemy się tym miejscem. Duch wyspy Iki. No, jako że my jesteśmy duchem Tsushima. Oby duch usłyszał nasze modły. Usłyszeć to jedno. Udaj się na miejsce składania ofiar dla ducha. Dobra, kuniu. Zygzak. There's no time to explain. Get on the horse. A, co to takiego? Aha, dobra. A ty to kto? Masako. Klan Adachi ci pomoże. Ale to młoda pani Masako. I starsza pani Masako. Klan Adachi
Nie wyje. Próbowałam ich ocalić. Ale to normalnie robi Metrik w głowie. Proszę się nie obwiniać. Dobra, wstawaj, trzeba jechać na miejsce składania ofiar. Weterku, poproszę. Nie podszywa. Dobra, czyli to jest gdzieś tutaj. Ktoś się pod ciebie podszywa, myślisz? Zaraz to sprawdzimy. Jakieś roślinki, coś, nie? W tamtą stronę. Tutaj, kurczaczki pieczone. Co my tutaj mamy? Mój obóz ducha. Wciąż ciepłe. Czyli jest niedaleko. I co? Butelka sake? Wszystko wypił. Był tu. Może coś obserwował. Zaczekam. Może tu wróci. Skoro tak gra podpowiada, to pewnie wróci, ale... Ktoś tam jest. Przy obozie. Bandyci. Dwóch gości. Więcej gości. Pewnie jesteś duchem. Podkradasz sakę? Aż ty skurczybyczku. Zaraz ciebie strzają pewnie tam. Ależ... Raczej złodziej niż samuraj. Oni są ślepi. Uważaj na te... ...paczki. Spryciul! Odwrócił ich uwagę. A dokąd to uciekasz? Muszę go złapać. Czas poznać ducha. Dawaj, zygzak, musimy naszego jakby tutaj... Może nie o tyle co sobowtóra i doppelgera, ale... Dobra, duchu, poszukajmy tropu. A, poszukamy. Dobra, małpie rondo za 3, 2, 1. Chodźże tu. Dobra, umarły. Poszukajmy śladów. Gdzie ty uciekłeś? Niezdarne. No, w którym kierunku? Tak myślałem, dobra. Widzę ślady, mam ślady, okej, okay, wszystko jest clear. Las starego Hazara. Cofnąć się! Albo odpowiecie przed duchem Iki! Ale z której strony?
Dość! Szukam ducha. Jak połowa wyspy. Ale my znaleźliśmy go pierwsi. Ten pętak jest nam winny fortunę. A mnie więcej. Masz dzień, chłopcze. Później połamiemy ci palce. A nie, wydaje mi się. Więc a my mamy do pogadania. O tym wszyscy mówią. O nie, nie jestem duchem. Tylko dla niego pracuję. Walczyliśmy w obronie wyspy Iki, kiedy zaatakowali nas bandyci Martwego Lisa. Pojmali ducha. Dokąd go zabrano? Do obozu, na zachód stąd. Mam dzień, żeby ich spłacić. Czyli znowu nie, unikaj kłopotów. A ja go znajdę. Mam kilka pytań do ducha Iki. No dobra. Skoro taki jest biznes. Koniu! Dotrzyj do kryjówki, tak? Uratuj ducha Iki. Ja to ja myślałem, że tu jesteście troszkę... bardziej. Wyciągać broń! A tak, to zaraz szybciutko to zakończymy. Nie zabijesz więcej naszych! Jesteś pewien? Bo ja nie sądzę. Padnij! Na ziemię! Ty tak serio? Padnij! Nigdy się nie nauczył. Dobra, rozumiem, że mamy wejść do środka. Ale chwila, moment. Na ziemię! Padnij! Pamiętajcie, że ja w łucznictwo też jestem całkiem niezły. Dobra, możemy wejść do środeczka. A teoretycznie tutaj powinien się ukrywać duch Iki. No dobrze. Ty? Panie Sakai! Zabierz Kenji. Mnie stąd! Udajesz, że jesteś duchem. To wyraz hołdu. Naprawdę. Hołdu. Mogłem się domyślić, że to ty. Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Lepiej nie używajmy tego nazwiska tak głośno. Z Iki szykującym się do powrotu na Honsiu. Musiałem wracać. I nie pożegnałeś się. Zawsze masz tyle na głowie. Skoro tak chciałeś uciec, jak skończyłeś w ten sposób? Złapano mnie podczas próby wejścia na statek. Gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki, miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować. Okradłeś ich pierwszy? Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły. Jesteś największym wrogiem Iki. Półwyspy chcecie zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak. Całkiem niezłe, niezłe tytuły. To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch inspirowałem innych, okradałem mentów i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. Ale duch by tak nie postąpił, prawda? Wierzysz na ambicje? Nie ruszaj się. Ręce mi zdrętwiały. Dobra. Rozruszaj je. Odprowadzę cię do obozu. I tyle. Do którego obozu? Dobra. A, do tego, co tutaj był chyba ten gościu, który podawał się za ducha, ale który finalnie powiedział, że tylko dla niego pracuje.
Dobra, duchu Iki. Zostajesz sam. Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! A ty co każdy jeszcze potrzebujesz? Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś Fugu! Nic mu nie jest? Nie jeszcze nie. Głowę próbując cię wykupić. To zwykły rybak. Potrzebuje mnie. No to leź do niego. A będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Przecież był tutaj. Był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili. No to prowadź. Myślałem, że dbasz tylko o Tsushimę. Co sprowadza cię na Iki? Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. Otóż właśnie nie. Ba, jest jeszcze gorzej, bo jest jakaś orlica, która... Ten twój przyjaciel. Majta wszędzie. Jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemię orlicy zatopiło moją łódź. Niemal utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się uparł. Nie potrafił ci się oprzeć. Mało kto potrafi, panie. No, to akurat nie jest nic trudnego. Proszę bardzo. Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znów walczyć. Skończ już z tym duchem, Fugu. Mów mi Kenji. To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś szok i niedowierzanie. Wiadomość dla ducha. To do mnie! Masz na pięku ze żmiją z Zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu. Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. O, rany! Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurajom. Dobra. Dajcie mi konia. A zatem prowadźcie do tego przemytnika. Do kryjówki żmii. Mam dalej nadzieję, że... Co z twoim koniem? Z Miko? Zostawiłem go u żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga żmiję od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi... co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. To się w niezłe bagno Kenji wpakowałeś. Wiedz tylko, że żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? No to stwierdzenia tych twardziel. Nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Co my tutaj mamy? Coś tutaj, coś tu. To jest ta kryjówka? Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, du... znaczy... panie Kenji. Ja na razie będę grzeczny. To ja, Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? A... nie będę brzydko mówić. Nie jesteś żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Po małym palcu? Obrażaj dalej mojego ojca, a może stracisz całą dłoń. Jin, wieczny żartowniś. Nie bawi no mnie to. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Jeśli się uprzesz, minie cały rok, nim Kenji cię spłaci. To jego problem. I twój. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kenjiego
a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Nie wszystko trzeba załatwiać mieczem. Jakoś się dogadamy, panie Sakai. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. A, klasyka. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honshu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt. Czyli teraz odzyskać mapy. Nie brzmi to dobrze. Odzyskamy te mapy. Jeśli zabierzesz Kędziego na Honshu. No to umowa stoi. Pilnuj Kędziego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryby. Gdzieś tutaj, tak? Nie mamy niestety, kurcze pieczone, nic tutaj po drodze. Ale okej, przekopytkujemy sobie to na kuniu. Mogło być gorzej! Żmija nam ufa. Musimy zrobić swoje. Chodź, Zygzak. Musimy się udać do obozu Mongołów razem z Kenjim. Chociaż nie wiem, na cholerkę nam... Ach, chyba coś naciągnąłem, kiedy związali mnie bandyci. Może odpocznę, a Fugu pomoże ci okraść Mongołów. To zwykły rybak, Kenji. Ocalił ci życie. Wiem. Jeśli chcesz działać jak duch, nie wykorzystuj ludzi. Zacznij myśleć, jak im pomóc. Mocne słowa. Oho, Orlica. Zginiesz tutaj, samuraju. Tak jak twój ojciec. Nie nazwisko tym razem. Sakai zostanie wymazane. Twoje życie było niczym. Przestań. Wtedy ze żmiją trochę mnie nastraszyłeś. Mówiłem, że nie lubi twardzieli. Niektórzy reagują tylko na dobroć, a inni na błysk stali. Musiałem przypomnieć żmii, co znaczy zadrzeć z samurajem. Cieszę się, że cię nie poniosło. Nie. O, minęliśmy ten znacznik. A, dobra, ucznictwo. Okej. Nie chciałbyś, żeby się zdenerwował. Dobra, wygląda na to, że tutaj mamy kryjówkę Mongołów. Więcej strażników niż myślałem. Może zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam powiedz, znak. Gwizd, tak. No tak. Co jest największą cnotą samuraja? Honor. Żywotem dzielnego męża, ku chwale klanu Sakajów. To słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Walka o swoje wartości. Szlachetność. Walkę za tych, którzy sami nie mogą się bronić. To właśnie znaczy honor. Shimura. Dobra, udaj się na miejsce poszukiwań i weź mapy żmii, tak? Gdzie Kenji w ogóle się zawinął? Kenji w ogóle zostawił nas samych na pastwę losu? Znaczy, no wiadomo, to nie jest jakiś tam dla nas problem, nie? Ale... Są i mapy żmi. Czas ruszać. Enda, tak, zok, czuć, la,
Dobra, wykończymy ich raz po czasu. Dobra, noc. Czy wy macie coś tutaj jeszcze interesującego? W całym tym obozowisku kunaje. Okej, okay, dobra, tu jest świnka. No, tu jest bieda, ale tu mamy zapasy. Dobra, Genji. Gdzie jesteś, chłopie? Bo mamy dla ciebie przesyłkę i ale mam nadzieję, że tę przesyłkę już sobie sam weźmiesz i przetransportujesz. I jak? Teraz rozumiem. Chodźmy. Dokąd? Jak daleko? Jutro dopiero nadejdzie. Żmija! W samą porę! Wygląda na to, że chyba dostaniesz na ziąsełko. Dobra robota. Wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map. I wyruszamy. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Hmm? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kenji? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Czyli interesy z tobą to przyjemność. Panie Sakai. Wzajemnie. Na pewno nie chcesz iść. Nie, my ukryjemy jeszcze tutaj mamy parę rzeczy do zrobienia. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra. Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. A, toż to. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło. Teraz, a porządnie. Fugu! Zapomniałeś o czymś, panie? Ta, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś. Ale panie... Ruszaj, nim zmienię zdanie. Czyli jednak... Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Nie, jakiś to dobroduszny. Chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Miałeś schłodzić tę sakę. Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. Czyli dużo sake musi być. Duch wyspy Iki. I zadanie mamy wykończone. Dobra, jak skitro pod pazuchę. Okej, legenda urosła. Kim teraz jesteśmy? Obrońcą dziedzictwa. Nieźle to brzmi, moi mili, moi drodzy. Okej, talizman wszechstronności. Podwaja skuteczność mnie... Blablabla. Dobra, fajnie. Opaska przywódców łupieżców. Nie będziemy jej nosić. Talizman doskonałego lądowania. Coś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Że tu już wszystko. I tym tropem idąc, moi mili, oczywiście mieliśmy dotrzeć jeszcze tutaj do tej całej chatki, ale zrobimy sobie to już w przyszłym odcinku. A ja na chwilę obecną kłaniam się i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.